na ostatnim Cage'u Ferrari, jakby się uspokoił trochę. Ja mu tego nigdy nie wybaczę, tych słów, które on powiedział na moją dziewczynę. Bardziej niż na moim wizerunku, zależy mi na zdrowiu psychicznym mojej dziewczyny, dlatego po prostu już bym nie chciał o tym mówić. Właśnie a propos tego ciągnięcia, to ja chciałem w zasadzie Wiewióra i jego dziewczynę przeprosić, bo być może źle zinterpretowałem jej słowa, tak mi się wydaje, że źle zinterpretowałem jej słowa, także przepraszam. No takiego... To zaskoczyłeś mnie teraz, tak, my też... ale jednak powiedziałeś już tyle razy w necie, wiesz, to wybrzmiało, nie? Mocno. No wiesz, to może odniosę się do tych słów, nie? Fajnie było, jakbyś mi też nie przerywał, no bo jak byłem z nią na uboczu, tak, no i sobie rozmawialiśmy, to powiedziała pewne słowa, które źle zinterpretowałem. Więc interpretację pozostawiam wam, tobie, a mianowicie brzmiały one w ten sposób. Robię najlepszą laskę na świecie. Ty kurwa, mogłem oczywiście. Ja pierdolę, już przepraszałeś, ale... a teraz pierdolę. Mogłem to źle zinterpretować, tak? Tak? Wydawało mi się, chłopie, co ty oferta, kurwa. Wydawało mi się, że oferta. Już ale kurwa, wiecie... przepraszałeś, już myślałem, że kurwa... Ale wiecie, jaki jest najbłąd logiczny? Że on będzie miał pretensje do mnie, a nie do swojej kobiety, że padły takie słowa. Nie masz szans, żeby takie słowa padły. Masz troszeczkę wspólnego z Arusiem. W zasadzie jesteście jak takie odbicie lustrzane. Jednak muszę tutaj zaznaczyć, że Arek trochę tam zniszczył życie swojej kobiecie, ale ona jest Bogu ducha winna, a ty tak naćpałeś swoją kobietę, kurwa, że nie kontrolowała swoich emocji. Zamknij kurwa. Dobra, nie, czyli rzeczy, nie była... Nie mów nic kurwa, o mojej dziewczynie, bo kurwa... A ty o mojej mocy, szmaciarzu, za to! Ja, ci, kurwa, ja nie mówiłem nic mnie o twojej dziewczynie. Posłuchaj tylko mnie, o tobie. Kobieto. Mówiłem, że to ty coś zrobiłeś, wyciągnąłem prywatę, gnoju, ale nie uderzałem bezpośrednio w twoją dziewczynę. Chciałeś, to masz. Do swoich ust padły słowa o mojej rodzinie, wypowiedziałeś się o matce mojego dziecka, więc będę tańczył na twoim grobie. Mówiłem o tobie. Za to, że dotknąłeś moją rodzinę, wskazuję cię w oktagonie na śmierć. Nie powiedziałem ani jednego słowa. Sam ją naćpałeś, że jeszcze nie kontrolowała. A to, że chciała... Ale dostałem w łeb, ja pierdolę. Dwóch naraz, kurwa! Dzięki, Wiewiór. Wardenka już to wyrwał. Nie, ja jestem... To? Zamiast mnie szanować, bo ja mam szacunek do siebie i z szacunku do siebie jakiejś brzydkiej czpunce nie podałem do pyska. Dobra, panowie. Stop. Panowie, myślę, że nie wciągajmy w tą rodzinę. Sorry, ale ja kurwa siebie szanuję i byle komu nie podaję. I z szacunku do ciebie oczywiście nie podałem. Ale tego szacunku pozbawiła cię twoja kobieta, więc miej pretensje do niej. Ja lubię się bawić... Skupmy się na turnieju. Ja lubię się bawić na różne sposoby, ale od mojej dziewczyny się odpierdą. Ale mówisz, że zabawnie, to ona się chciała bawić, kurwa. Ale od mojej dziewczyny się odpierdą i o niej, kurwa, nic nie mów. Amadi, kurwa, to jest nieprawda i wszystko, co mówisz, to jest prawda. Amadi, skupmy się na zawodnikach, którzy siedzą tutaj przy stole. Kurwa, ty byś nie rzucał, jakby takie rzeczy o twojej dziewczynie mówił? Nie, bo o mojej rodzinie to można jechać, kurwa. Można, kurwa, wspólnie pierdą. Nic o twojej rodzinie mówiłem. Nic, na śmierć, kurwa. Ty tylko kurwa pierdolę. Panowie! Wyjebał się do mnie twój stary, to jest z ciebie, jest twojego starego. Ty szmato pierdolona, kurwa. Tyle, jeba się jebaną, kurwa, rozumiesz? Dobra, panowie, wydaje mi się, chłopaki, skupmy się na osobach, które tak, są tak, tutaj. Zostawmy rodzinę, zostawmy przy matki, stole, zostawmy tak ojców i zostawmy dziewczyny w spokoju. Zostawmy i tutaj te osoby trzecie, dokładnie. Nie mogą nawet... Dałem mu szansę przeprosić. Nie przeprosiłeś, to kurwa żyj sobie z tym sam. Panowie, skupmy się na osobach, które są tutaj przy stole. Dobra, celowo, żeście mnie tu posadzili, żebym był zdyskwalifikowany wcześniej, tak? Tak, to moja zasługa! Chodź do mnie, nie ma problemu! Właśnie, no właśnie, Józef, właśnie, bo... Ja mogę obok niego siedzieć, obok Wiewióra.